Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym dzisiaj. Taki króciutki temat, odpowiedzi na list Emilii. Ja najpierw ten list przeczytam, aby każdy wiedział mniej więcej o co chodzi. Emilia pisze między innymi: nie mogę się doczekać filmu, w którym przekażesz nam, jak prowadzić naturalnie ogród. Mnie to samo bardzo interesuje, ponieważ mam ogródek i z pewnością z wielu pomysłów skorzystam. Nurtuje mnie na przykład, jak poradzić sobie z mszycami w ogrodzie, tak aby im nie zrobić krzywdy, ale i uwolnić od nich biedne rośliny lub też od innych szkodników roślinnych. Moja kochana Emilio, i tutaj jest to temat również dla innych osób, które prowadzą ogródki i które proszą mnie o radę w tej dziedzinie. Moi kochani, dla mnie ten temat jest tak rozbudowany, że wartoby stworzyć osobny kanał, aby omówić tylko i wyłącznie podstawowe rzeczy z prowadzenia ogródka takimi metodami naturalnymi, bez żadnych środków uprawy roślin itd. Chciałabym jednak w tym miejscu przynajmniej w części odpowiedzieć na list Emilii, a także przedstawić dla Was dwie książki, które warto przeczytać. Mam nadzieję, że te książki też są już w języku polskim. Jeżeli jeszcze ich nie ma w języku polskim, to zawsze można wejść na stronę, gdzie ta książka jest opisana, czy szukać po prostu w internecie informacji na temat kultury mieszanej, dobrych sąsiadów roślin, czyli jak sadzimy rośliny, w jakim towarzystwie, że na przykład czy sadzimy kartofle z pomidorami, czy pomidory z sałatą, czy pomidory z oregano i tak dalej. Tutaj bardzo ważne informacje znajdziecie w książce. To jest pani Natalie Fassman. Chodzi o to, kto jest dobrym sąsiadem dla danej roślinki. Tak wygląda ta książka. Ja Wam umieszczę może link do firmy Amazon, gdzie można tą książkę sobie kupić. Jeżeli ktoś zna język niemiecki, jeżeli ktoś zna język angielski, to znajdziecie bardzo dużo w internecie na ten temat, ale w języku polskim jest również bardzo dużo informacji. Natomiast druga książka dotyczy bardzo szerokiego zagadnienia, a mianowicie permakultury. Ja Wam tutaj w opisie dokładnie podam, jak to się nazywa, i podam Wam jeszcze raz autora. Autor Sepp Holzer, Permakultur. Moi kochani, osobiście ten pan fascynuje mnie i polecam z całego serca obejrzeć sobie, nawet tutaj na YouTube są filmiki tego pana. On prowadzi bardzo duże gospodarstwo metodami kompletnie naturalnymi w Austrii, w najzimniejszym regionie Alp, i ma w swoim ogródku dokładnie praktycznie wszystko, nawet eukaliptusy, czy kiwi, czy pomarańcze. Bardzo polecam Wam książki tego pana, filmy tego pana, a nawet jeżeli ktoś chociaż troszkę zna język niemiecki, myślę, że są również wycieczki w języku polskim, na pewno są, tylko wartoby tego poszukać, gdzie i kiedy i jak. Warto pojechać w to miejsce, ja Wam napiszę tutaj na dole, i zobaczyć na własne oczy, jak taki ogródek się tworzy. Chodzi tutaj o kultury mieszane, czyli nie sadzimy w ogródku wszystkich rzeczy skoncentrowanych, czyli jeżeli pomidory, to są grządki z pomidorami, tylko sadzimy wszystko jak gdyby naturalnie, tak jak robi to przyroda, że wszystko rośnie jedno z drugim, a nie sztuczne grządeczki i odkryta ziemia. W kilku słowach, moi kochani, i warto naprawdę zajrzeć sobie i troszkę na ten temat poczytać. Natomiast odpowiadając na pytanie Emilii, co robimy z mszycami czy z innymi tego typu szkodnikami roślin? Moi kochani, w tym miejscu ja Wam polecę sposób, który przedstawiła dla mnie moja mama, nauczyła mnie tego. To są dwie takie mikstury. Pierwsza z nich to jest zwykły czosnek pokrojony, zalany wodą. I na przykład ja w mojej praktyce stosuję to troszkę inaczej niż moja mama. Moja mama czeka przynajmniej 2 tygodnie, aż ten czosnek sfermentuje, i wtedy jest taki okropny zapach, i tym pryska lub podlewa rośliny. Ja osobiście preferuję takie delikatniejsze mieszanki, czyli zalewamy czosnek wodą i już po jednym dniu
podlewamy roślinkę, czy delikatnie spryskujemy mszyce, im się nic kompletnie nie stanie, tylko po prostu roślinka przestanie im smakować i pofruną sobie w inne miejsce. Ta mieszanka z czosnku bardzo dobrze działa również na wszelkiego rodzaju choroby pleśniowe, grzybowe. Po prostu wystarczy spryskać 2-3 razy w tygodniu, następnie powtórzyć i taka choroba znika. Tutaj jestem ciekawa, jakie będą Wasze odczucia stosowania tej metody. Bardzo proszę, piszcie w komentarzach lub do mnie przez e-mail. Jeżeli coś w filmie przedstawiam zbyt szybko, aby tutaj nie przedłużać w nieskończoność, to wybaczcie, ale lepiej w kilku słowach. I ja zawsze powtarzam, że najlepszym sposobem jest eksperymentowanie, czyli każdy z Was eksperymentuje, zbiera wiadomości i próbuje wszystko na sobie, wypracowując swoje własne metody. Moi kochani, drugi sposób, również stosowany przez moją mamę, to pokrzywy. Nasza cudowna pokrzywa, jedna z najwspanialszych roślin na świecie. Zwykłe pokrzywy zbieramy, kroimy na kawałki albo w całości wrzucamy do jakiegoś pojemnika, zalewamy wodą i tutaj można robić bardzo silne koncentracje albo troszkę mniejsze. Następnie czekamy tydzień, dwa, aż pokrzywy sfermentują i taką mieszanką tak samo albo pryskamy, albo podlewamy roślinki. Warto jednak pamiętać, że kluczem do naprawdę wspaniałego ogrodu, naturalnego, bez środków, a jednocześnie o bardzo dużych owocach, warzywach, czyli o tym, co nam najbardziej zależy, czyli na dużych plonach, kluczem jest permakultura albo kultura mieszana, która jest pewną odmianą permakultury, czyli gdzie rośliny nie są skoncentrowane, bo każda koncentracja, czy zwierząt, czy roślin, czy ludzi, jest po prostu niezdrowa. Moi kochani, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bocardi.